Ziomeczki, to co się dzieje na tym serwerze naprawdę przekracza już moje najśmielsze obawy. Najpierw znika Gankaberry, którego nie widziałem od tygodnia na serwerze. Potem jest porwany Bobo. Kiedy próbuję go uratować, sam trafiam do paki, a na sam koniec jeszcze Bobo znika. I mówi mi, że jest na jakiejś wyspie. Spójrzcie tylko na czat. Siema, Abera pomocy? Ja się go zapytałem, czy jest na wyspie, no bo dowiedziałem się o wyspie na kanale Abra Games. Jeśli oglądaliście film, to pewnie wiecie, że byłem w dziurze. Tamtej dziurze, gdzie nie ma tego bedrocka, tam były poustawione tabliczki, dowiedzieliśmy się, że coś się stanie i się stało. Więc krótko mówiąc, słuchajcie, najpierw Bobo był za kratami, teraz jeszcze jest na jakiejś wyspie, w ogóle nie wiadomo gdzie, więc totalnie zniknął, a do tego wszystkiego w tej przeklętej, słuchajcie, opętanej wiosce ktoś leci z nami w kulki. Ewidentnie ktoś leci z nami w kulki. Poustawiał nam tutaj tabliczki, jakąś różę w ogóle widerową i jest napisane, że teraz czekacie ciężkie zadanie i ja nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę ktoś ewidentnie musi nas podglądać i po prostu patrzeć, co my robimy. Serio, po prostu się nami bawić. Zaraz przeczytam też tą drugą tabliczkę i mam nadzieję, że rozwiążemy raz na zawsze tą zagadkę, o co w tym wszystkim chodzi, o co chodzi z gangiem Abery, o co chodzi z Bobo, czemu tak naprawdę nie dotyczy to tylko mnie. Zauważcie, to... Aberka, jesteś tutaj? Co tu się dzieje, no? Pomóż mi, Aberka, pomóż mi. Stary, co to są? Proszę. Ale o co, gdzie, ej stary, gdzie my jesteśmy, bo jesteśmy nad chórem. Ja właśnie nie wiem, pomóż mi, proszę. Ale ty tu... halo? No to są jakieś jaja, co tu się dzieje, stary, gdzie ty jesteś, gdzie my w ogóle byli, ej, podaj mi. Ja jestem, gdzie ty jesteś, zniknąłeś mi. Ja cię słyszę, czyli musisz być gdzieś blisko, to co, ta chmura jest nad nami? Nie, no chwila, po całej wiosce poukrywane są litery, które mogą ci pomóc. Okej, ale ty mnie słyszysz, Bobo, halo. Tak, może ty, co, o czym ty mówisz, ja tu nie mam żadnych liter. What the fuck, co się dzieje, czy, jakby, to słuchajcie, jest jakaś wyższa półka, no to ja myślałem, że się wojna skończy, ale i że będzie dobrze. Robisz? Słuchaj, ja jestem we wiosce i tu jest tabliczka, no, że po całej wiosce są poukrywane w jakichś miejscach literki i że wtedy coś się dowiem, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. Moi drodzy, oglądajcie koniecznie do samego końca i subskrybujcie kanał, bo jak sami widzicie, to jakie tu się dzieją jaja jak berety, to po prostu naprawdę warto subskrybować. Dobra, byku, nie wiem jak mi możesz pomóc, ale w każdym razie, no musisz mi jakoś pomóc, stary, bo tutaj... Nie mam pojęcia, co się, stary, tutaj dzieje. No ale dobrze, po całej wiosce poukrywane są litery, które mogą ci pomóc. Jest widerowa róża i są redstone'owe pochodnie. Stary, mam redstone'owe pochodnie, które nie występują normalnie w tej wiosce. I w związku z tym powinno być coś... A może ten przycisk? Ty, ja bym tutaj to rozkopał. Tu jest skrzyneczka, stary! Ej, znalazłem skrzynę, ej, faktycznie, no bo patrzcie, no guzik tak się nie respi, no bez jaj. I on się kończył akurat na tych redstone'owych pochodniach. No dobra, ej, mam skrzyneczkę z książką, stary. Nie, to naprawdę, naprawdę ktoś się z nami bawi, stary. Na dole róża, na górze choinka, tam się znajduje druga wskazówka. Jest literka E, zapisz literkę E, stary, zapisz E, gdzieś. Dobra, już ci piszę. Duże E jest napisane. I na dole róża, na górze choinka. Tam się znajduje druga wskazówka. Czekaj. Na dole róża, na górze choinka. Gdzieś gdzie jest, stary, choinka, na jakiejś... No to są wszędzie choinki, no wy sobie, że... Ale na dole mają być róże. Na dole mają być róże, a róże występują, słuchajcie, na tym biomie. W tamtą stronę kojarzę, że słuchaj... O to mi chodzi. O to mi chodzi, słuchajcie. Ta może właśnie gigantyczna, słuchajcie, nie no, ale... Ona nie jest duża, ale jest na górze. Tylko pytanie, czy słuchajcie, przy tej choince są jakieś róże? Ej, ale serio. Róże, bo róże takie to jest. To są dwie róże w Minecrafcie. I są małe. Jest choinka, no, na wysokości. Jest tabliczka z cyfrą jakąś. Czekaj. Jest tutaj coś zapisane. 2137, stary. 21 spacja 37. Zapisz to. Zapisać? Zapisz, bo ewidentnie jest choinka na górze, a ja ją pamiętam, jak tam przy dziurze się na nią patrzyliśmy. Ona faktycznie jest jakaś zmodyfikowana. Patrzcie, tak wysoko choinka i na dole są róże. Na dole są róże. 21 spacja 37. Tak jakbyś miał godzinę 21:37. Dobra, czyli wobec tego mamy to ogarnięte, ale nie wiem, czy o to chodzi. Naprawdę, stary. E i 2137. Nie wiem. Ewentualnie jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, to ta róża widerowa. No. Że ktoś tam postawił jakby z tym związane. Ale widerowa to jest niebezpieczna, Aberka. No bo wiesz, widerowa róża, ona sama z siebie by chyba nic... Nic tutaj nie zrobiłem, no bo czekaj, na dole róża, na górze choinka, no to jest na dole róża i na górze choinka, stary,
Ale tutaj... Ale to możesz spróbować jakoś tam wejść może na tą choinkę. Ale tutaj nie ma nic, no. Dobra, nie no, mogę wejść faktycznie, ale naprawdę ja nie wiem, co tu się... To jest skrzynka, stary. Jest! Jest w choince... W choince? Czyli chodziło o tą widerową różę, a nie o tamto 2.1.3.7. Ale zostaw to 2.1.3.7. Może to też będzie ważne. Dobra. Mamy kolejną książkę, stary. Mamy kolejną książkę. Okej, to słuchajcie, sami widzicie. To jest dziwne. Umówmy się, to jest dziwna sytuacja. O nie, stary, to jest jakiś szyfr. Dun przykoma. O Jezu. Dobra, druga literka to E. Czyli mamy dwa razy E, tak? Mamy dwa razy E. Szyfry. U równa się Y, czyli dyn, dyny i e, dynie, dynie przy, kominie, dynie przy kominie, stary, mamy takie szyfry, no bo Y równa się Y, czyli dyny i e, przy, k, o, my, i, ny, i, e. Kominie. Dynie przy kominie, stary. Dynie przy kominie. Dobra. Dobra, chwila. Jest komin tylko jeden. Ten dymek, który zobaczyliśmy jako pierwszy. Chyba... Tu jesteś w tej wiosce przy tej dziurze? Tak. Właśnie tutaj jestem. I to jest... Czy to ma być komin? Nie wiem, czy to ma być komin, ale... No, to jest... No, komin daje dym, czyli... No to chyba ma sens. Dobra, ewidentnie musimy to rozwiązać. Ale moi drodzy, ja wam tylko przypominam, żebyście koniecznie wpadali w pierwszą linkę opisu, czyli na stronę internetową www.abra.yt od YouTube, skrót. Bo tam, słuchajcie, jest właśnie mój sklepik z gadżetami. Możecie zakupić takie kozackie koszuleczki Abra, tym i godnie reprezentować właśnie Gang Abery czy Gang Bobo. Mamy, słuchajcie, bluzy z kapturem kolorowe, bez kaptura kolorowe, koszulki kolorowe. Nie tylko nudny, biały i czarny. Są kolorowe, serio, niebieskie, żółte, zielone, czerwone. Także są, słuchajcie, maseczki wielorazowego użytku z mikrofibry, do których kody zniżkowe macie w opisie, więc sobie obczajcie, bo możecie dużo taniej sobie taką strzelić właśnie aberkową, no, z kozacką. I mamy też oczywiście kubeczki i mamy poszewki na poduszki, więc obczajcie, kończę. Darmowa dostawa kurierem od 99 zł, czyli na każde zamówienie za kwotę minimum 99 zł macie te kilkanaście złotych zaoszczędzone przez kuriera, więc obczajcie. Są teraz też na sklepie duże rozmiary produktów, tak, duże męskie bluzy, duże damskie bluzy, nie tylko dziecięce, więc obczajcie. Dobra, stary, dynie przy kominie i tutaj tak szczerze, no chyba, że o tych, nie, no to nie są przy kominie. Stary, nie widzę tutaj nic przy tym, no musisz mi jakoś wytłumaczyć, o co chodzi. Może ty masz, stary, jakąś tam wskazówkę czy coś? No dynie przy kominie, tam na pewno są jakieś. A czy mnie w ogóle zastanawia, jak my rozmawiamy? O, tu jest, jest drabinka, stary. Jest drabinka, ale jak to jest możliwe, że my, stary, gadamy? Co? Ale to ty nie jesteś gdzieś koło mnie? Stary, jestem w tej wiosce, przy dziurze. I jestem teraz w pomieszczeniu z samych dyń. What the fuck? I tu jest kolejna, stary, jakaś książka i jakieś melony tu są uwięzione. Stary, jest domek z dyń, po prostu komnata z dyń zrobiona z melonami. No ale dobra, przeczytajmy. Dalej znajdziesz podpowiedzi w domu, gdzie jest zbiornik głębki. H, stary, litera H. Litera H, duże H, samo H. Dobra. Samo H, nie CH, tylko samo H. Okej, dalej znajdziesz podpowiedzi, czyli kolejne wskazówki będą w domu, gdzie zbiornik głębki. Okej, głęboki zbiór, ale to o co chodzi z tymi melonami? Czy to ma jakiś sens? Nie mam pojęcia, słuchajcie. To już wy napiszcie w komentarzach, bo może, słuchajcie, to ma jakiś głębszy sens. Ja niestety nie mam kilofa, więc teraz tego nie zrobię. Ale może tu jest, słuchajcie, coś poukrywane. Może za tą dynią, nie wiem, ale... Wiecie, to chyba najlepiej będzie, jak my po prostu stąd wyjdziemy i nie będziemy denerwować tego kogoś, kto, słuchajcie, leci z nami w kulki i właśnie robi tą zabawę. Kto leci z tobą w kulki? Ktoś, kto cię porwał, stary, nie leci w kulki z nami? Najpierw porwa Ganka... Znaczy? Jezus Maria, co za... Dobrze, w każdym razie, domek... Czekaj, jeszcze raz. Dom, gdzie jest zbiornik głębki, stary? Gdzie jest dom, gdzie jest zbiornik głębki? Rozumiesz coś z tego, stary? No nie za bardzo. No, czyli tak, musi być, stary, jakaś woda. Głęboka woda i w domu. W domu jakaś woda. A w wiosce zawsze jest chyba studnia. No dobra, ale to nie jest związane, stary, z domem. A to w ogóle co jest tak poustawione, nie? Ale tam jest koło chyba na mnie jakieś powiedziały, że tu jest obok, a nie... O, tu jest domek ze zbiornikiem wody. Tu jest domek ze... I tu jest wanna. I tu jest wanna, ale to chyba nie o to chodzi. Okej, stary, tak szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Znaczy, mogę pójść do studni, ale w studni to ty byłeś, stary, już pojmany przecież. Pamiętasz tam w środku w studni? No, ale... No nie, tam jest, stary, to ale... więzienie. To nie studnia, ewidentnie, ziom. Zbiornik głęboki z wodą? Domki.
Czekaj, czekaj, tu jest jakaś woda. Nie, to jest... Nie. Stary, zbiornik Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Dalej znajdziesz podpowiedzi w domu, gdzie jest zbiornik głębki. Zbiornik głębki? Stary, co to znaczy? Co to znaczy zbiornik głębki? No coś głębokiego. Przeszukaj wszystkie domki, może tam jest jakaś woda w jakimś domku. Tak, pewnie tak jest. Tylko w którym i dlaczego? Czekaj, tu nic nie ma. Ej, naprawdę, nie rozumiem, stary. Nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj są ponastawiane jakieś dziwne... Nie wiem w ogóle dlaczego. Dobra, czekajcie, może tutaj? Ej, nie podoba mi się ta sytuacja. Naprawdę nie mam, stary, pojęcia, gdzie szukać podpowiedzi. Jakby poważnie, ziom. Ja bym proponował te domki w tej wiosce. No szukam, ale stary, w nich nic nie ma. Po prostu w nich autentycznie nic nie ma, ziom. Nie, no mówię ci a poważnie. A może przy studni jakiś domek? Czekaj, tutaj nic nie ma? Może ten domek, ten taki ostatni, kurczę. Może on jest jakiś taki zwariowany, sfiksowany. Nie, tu jest kartografer, to nie. Ej, naprawdę, gdzie to może być? Czekaj, może tutaj. Nie. Czekaj, czyli ty uważasz, że coś przy studni, tak? No, wodą tam jest napisane. No dobra, ale centralnie... Ale nie, że przy studni, bo skoro tam mamy jest! Domek... Jest! Jest trapdoor, czyli to tam, gdzie jest zbiornik głębki, czyli chodziło o studnię i tutaj... A, dobra, stary, był ukryty trapdoor w ogóle gdzieś. Ale jak ja miałem go znaleźć? Przecież to było niemożliwe, żeby go znaleźć. No dobra. O, stary, to jest labirynt jakiś. O, nie. Ja nie chcę tu iść. O, nie podoba mi się to, bo to jest na... Płytka nacisk, okej, będzie wyjście. O, stary, co to jest za miejsce? Co? Co? To są jakieś rebusy, stary. Uważaj. Kto to wymyślił, ale takich rzeczy jeszcze nie widzieliśmy w ogóle. Na tym serwerze, okej, dobra, nieważne. Kurczak równa się arbuz plus ciastko. Melon równa się 2 ciastka. Ciastko równa się 10. Ile to kurczak odjąć arbuz? Czyli tak, ile to jest arbuz plus ciastko odjąć arbuz? Skoro mówiłeś, że 2 i 10, to jest 11, tak? Czekaj, ile to jest kurczak odjąć arbuz? Czyli ile to jest arbuz plus ciastko odjąć arbuz? Czyli ile to jest arbuz plus ciastko odjąć 2 ciastka? Czyli to jest arbuz... Okej, to będzie 10. To będzie 10 wobec tego. Ale, stary, nie uwierzysz. Nie uwierzysz, o co w tym chodzi. Mamy do wyboru odpowiedź 10 albo 0. I mamy trapped chesty, więc jeśli wybiorę złą odpowiedź, stary, wpadam w lawę, rozumiesz to? Co? Dobra, wybieram dyszkę wobec tego. Tak, no ej, no bo to tak wychodzi, słuchajcie. To faktycznie tak wychodzi, że wychodzi ci jedno ciastko na plus, a jedno ciastko to 10, więc wow. Dobra, gituwa. Brawo, Berka! I jest literka R, stary, jest literka R. Czyli mamy póki co RH, jakoś tak. R? R. Następne wyzwanie czeka cię za domem skakania. Nie, co? Następne wyzwanie czeka cię za domem skakania. Stary, to chodzi o jakiś parkour. To mogą być te bloki. To mogą być, słuchajcie, te bloki, które były tak postawione. Co ja tak powiedziałem, że lol, te bloki są tak postawione. Stary, zapisałeś R-kę? L zapisałem. Tutaj, tak o tym właśnie mówiłem, słuchajcie, te bloki tak dziwnie ponastawiane. Okej, stary, rozumiesz? Tu ktoś parkour zrobił w tej wiosce. Ja się tak dziwiłem, o co chodzi z tymi blokami? Ej, a co tu jest grane? No, taki nie za prosty, nie za trudny bym powiedział. Nie no, chyba raczej bardziej easy niż trudne. Okej, ale stary, nie rozumiem w ogóle, o co w tym chodzi. Co tu się dzieje? Ty rozumiesz coś z tej sytuacji, ziom? Ja chciałbym, żebyś tu do mnie przyszedł, bo ja nie wiem, jak stąd wyjść. Ja też bym chciał wiedzieć, po co ja w ogóle przeszedłem ten parkour. O co w nim tutaj chodzi? Czy tutaj jest... A, skrzyneczka, okej. Mam piątą, stary, książkę. Piątą książkę, więc teraz uważaj. Literka I. Literka I. Nie J, tylko I. Okej. Jak igła. Głęboko pod wodą coś na ciebie czeka. Głęboko pod wodą coś na ciebie czeka. Stary, coś pod wodą. Muszę szukać czegoś pod wodą. No dobra, no to słuchajcie, to musi być blisko. Umówmy się. To musi być, słuchajcie, coś blisko. Jeżeli, słuchajcie, mam tutaj mieć tą poszlakę, to znaczy, że to musi być coś tutaj po prostu w zasięgu wzroku. Chyba, że chodziło o studnię. No bo tak, tutaj nic nie widzę, słuchajcie. Tutaj... Serio. Naprawdę tego nie... ale ta udeczka, czy bardziej to? Nie mam pojęcia, ale dobra, zejdźmy na dół, stary. Znowu mam jakiś dołek, do którego muszę zejść. No co tu się dzieje? Jakąś jaskinię ktoś tu zrobił.
O co chodzi z tymi trapdoorami? Stary, ktoś zrobił jaskinię, w której poustawiał trylion trapdoorów. Co jakieś to trapdoory? No te takie włazy takie jakby. No o co w tym chodzi? Ale uważaj, bo może wybuchną czy coś. Ej, ale o co w tym chodzi? Nie, poważnie, co to ma być za... O, tutaj coś jest. Chwila, coś za tym? Nie, za tym nic nie ma. Dobra, no szukajmy poszlaki. Ewidentnie, jeżeli słuchajcie, tu jest tyle trapdoorów, to znaczy, że tu chodzi o to, że coś się za którymś kryje. Tylko nie wiadomo, słuchajcie, za którym. Nie mamy po prostu pojęcia, za którym coś się tutaj kryje. Serio, o co, słuchajcie, tutaj w tym wszystkim chodzi? Tutaj nic? Ej, stary! O co w tym wszystkim chodzi? No bez jaj. Nie, nie wiem. Tutaj jest jeszcze jakiś trapdoor, ale też nic. Ej, nie. No chwila, za którymś coś jest. Chyba, że to nie chodzi o trapdoory, ziom. Co? Nie wiem, no musiałbyś to zobaczyć, no. Ale tutaj coś ma być, no. Tutaj to jest ukryte. No to ponaciskałem, ale nie mam pojęcia, stary. Tutaj nic nie ma, ewidentnie, stary, tutaj nic nie ma. Znaczy, no pewnie coś jest, tak. Tutaj to mi jakoś tak śmierdzi, że te dwa są takie same. Chyba, że, ej! No. Ten jest tylko jeden. Ten, który wygląda jak tabliczka czekolady, jest tylko jeden i on jest tam. Patrzcie, on jest tam. Jest tylko jeden, jeden taki. A reszta jest sierkowa. Dawajcie tutaj wejdziemy. O, widzicie? Patrz, jest przejście. O to chodziło. Dobra, stary, mam kolejną wskazówkę. Mam kolejną książkę. Stary, jest to literka O. Albo zero, o? Może. Czekajcie, może to jest zero? Nie, to jest O. Stary, to jest O. Duże dobra. O. Jak opona. Znalazłeś, okay. Brawo. Wyjdź i spójrz w prawo. Ej, on rymuje. Co to jest grane, stary? Znalazłeś, brawo, wyjdź i spójrz w prawo. Co? Okej, dobra, jakby naprawdę ktoś, kto to robi, słuchajcie, to jest chyba człowiek, z którym my w ogóle nie mieliśmy chyba nigdy doświadczenia, no bo jakby o co w tym chodzi? To jest tak pogmatwane, tak skomplikowane, to są rzeczy, gdybyś ty to Bobo zobaczył, to byś naprawdę nie uwierzył, to są rzeczy, które ich ci nie da, stary, zrobić w 10 minut. Ktoś musiał być tutaj na serwerze i serio, ta usta jak nas nie było! Stary, i tutaj naprawdę ja tu w sumie w ogóle mnie tam nie ma już, ale... To jak ciebie tam nie było? Dostałem łódkę, tylko nie wiem, stary, po co jest ta łódka. Tutaj może w tym kanionie coś się znajduje. Łódkę? Znaczy, no, jakby miałem spojrzeć w prawo, więc spojrzałem na łódkę. Nie, stary, nie wiem, o co w tym... Okej, widzę. Akacjowa tabliczka. To jak ja ją przeoczyłem, jak ona była... O, dobra, nieważne. W każdym razie, następna litera na balkonie się zawiera. Następna litera na balkonie się zawiera. Stary, balkon. Balkon we wiosce? Nie. Są dołki, które mają balkony, stary? Nie wiem. Czekajcie, nie, no na pewno jakiś... tutaj jest chyba balkon, jeśli się nie mylę. Dobra, chodźmy tutaj. Następna litera na balkonie się zawiera. Nie, dobra, to nie jest balkon jednak, sorry, cofam. Może tutaj, słuchajcie, jest jakiś balkon. A chyba, że o taras bardziej chodzi, czekajcie. Tutaj nie ma, to jest balkon. Nie, to też nie jest balkon. Dobra, słuchajcie, to wobec tego nie. Może tutaj, słuchajcie, tu nie ma balkonu. Tutaj też nie ma balkonu. Ej, dobra, stary, jesteśmy coraz bliżej. Ile my mamy tych literek? Weź się podlicz. Tutaj też nie ma. Stary, podlicz, bo naprawdę możemy już być blisko. Tutaj to coś, dobra. Okej, mamy sześć. Dobra, tu jest balkon jakiś. Jest skrzyczka. Ale czy to jest balkon? Nie wiem, ale dobra, okej, ile mamy? Sześć mamy? Dobra, to teraz będzie siódme, jest B, dobra. Stary, jest literka jak? B. By jak bałwan. Balan, abla, okej. Świerk, brzoza, dąb, akacja. Która ma coś podwójnego? To pokażę ci, co dalej. Świerk, brzoza, dąb, akacja. Która ma coś podwójnego? Jeśli chodzi o nazwę, to akacja ma 3, brzoza ma 2Z, świerk nie ma nic, co się powtarza, dąb nie ma nic, co się powtarza, akacja ma 3A, a brzoza ma 2Z. Kolory, świerk ma 2 kolory, chyba że tu chodzi bardziej o 5, to jeden kolor powiedzmy, dąb ma powiedzmy 1, brzoza ma podwójny, okej, umówmy się, brzoza ma podwójny kolor i akacja też ma pojedynczy, no chyba że chodzi o te literki, brzoza, akacja, kolor? Która ma coś podwójnego? Czekaj, a może te... chodzi o gałęzie. No to tak, dąb nie ma więcej gałęzi jakby. Znaczy chodzi o to, że jest powiedzmy 1-5, tak? A akacja ile ma? Akacja chyba też ma 1. Akacja ma 2? Nie wiem. Normalnie
tu dwa lacej. Nie, 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 nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, bo wiesz, akacji tutaj nie znajdziemy, stary. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj są tylko brzozy, świerki i dęby, która ma coś podwójnego, stary. Jak dla mnie, tu może chodzić o brzozę, bo patrz, brzoza ma dwa Z w nazwie i dwa kolory, biały i czarny. Ale to czekaj, o co może... Jakby, to, gdzie szukać poszlaki w brzozie? Pierwsza brzoza, jaka jest, to jest ta. No chyba, że chodzi o tą brzozę. A nie, to nawet nie jest brzoza. Dobra, no to wobec tego trzeba chyba po prostu ściąć tą brzozę. Nie wiem, może pod nią po prostu, stary. Pod brzozą? Nie. Nie wiem. Nie wiem. Pod brzozą? Nie, no bez jaj. O co w tym wszystkim chodzi? Trzeba ściąć brzozę? Stary, to jest skrzynka w brzozie. Na brzozie nic nie ma. Stary, skrzynka w brzozie była. Jezu. Nie wierzę, ale to wobec tego dalej nie wiem, czy tu chodzi o to, że ona ma dwa kolory, ale chyba tak, chyba o to. Dobra, mamy, stary, literkę R. Literka R. I teraz tak. L? R. A, L, okej. Okay. Tam, gdzie dynie są na drodze, tam też w beczce jest podpowiedź. Stary, znowu ktoś nie czuje, że rymuje, nie? Tam, gdzie dynie są na drodze. No to te jedyne dynie, jakie są na drodze, to są te. I tam też w beczce jest podpowiedź. Nie, nie ma w beczce podpowiedzi. Dobra, może z drugiej strony, ale ewidentnie to są jedyne dynie na drodze, dlatego że drugie, tak jak już stwierdziliśmy, są tam, a te też są na drodze. Dobra, ale czy tutaj jest beczka? Ale nie, one nie są, one też są na drodze. One też są, słuchajcie, na drodze, ale tutaj nie ma żadnej beczki. Dobra, to wobec tego to olać. Lećmy, słuchajcie, do tych. Lećmy wobec tego do tych. A, jest jeszcze druga beczunia. Dobra, to słuchajcie, druga beczunia. Stary, jest kolejna książka. Jest kolejna książka. E. Literka E. E. Okay. Małe. Czerwone, kwadratowe do jedzenia. Małe czerwone, kwadratowe do jedzenia. Jabłko, ale jabłko nie jest, stary, kwadratowe, nie? Małe... No chyba nie za bardzo, moim zdaniem. No to co jest, stary? Małe czerwone, kwadratowe do jedzenia. No są borówki, ale borówki to są bardziej różowe niż czerwone. No są kwadratowe, okej, okay, umówmy się, są praktycznie kwadratowe. Ale one są, stary, no, różowe, to chyba nie chodzi o borówki. Co jest, stary, jeszcze, szybko, co jest czerwonego w Minecrafcie do jedzenia? Burak, nie jest kwadratowy. Jabłko czerwone, nie jest surowa wołowina. Nie jest kwadratowa, borówka jest kwadratowa, ale czy ona jest czerwona? Czy to można uznać, słuchajcie, czy to można uznać za czerwony? To jest bardziej różowy. Ale nie jest kwadratowy, au. A, kwadratowy. No tak, stary, no to musi być kwadratowe. Czekaj. Jak to właśnie wyrzucę? No to jest bardziej czerwone, no. Jest takie, może nie kwadratowe, ale już jest bardziej takie czerwonawe. Nie wiem, słuchaj, naprawdę nie wiem. Nie mam jakby tutaj, szczerze mówiąc, pojęcia, o co w tym chodzi, ale mamy już... Okej. Okay. Chodziło o borówki. Chodziło, stary, o borówki. Mamy kolejną książkę. Mamy kolejną książkę i to jest, stary, na samym środku jedyna wiadomość, literka N. Ny, jak noc. Ny, jak... Noc? Noc, N. N, po prostu N. Dobra, i to wszystkie? No chyba tak, bo nie mamy więcej podpowiedzi. Dobra, podyktuj mi, stary, wszystkie te literki. Wszystkie Dobra. Te literki, jakie masz? E. No. E. No. H. No. R. No. I. No. O. No. B. No. R. No. E. No. N. Okej, okay, to teraz tak. No i co z tego powstaje? Czekaj, zaraz to sprawdzę. Okej, okay, w ten sposób. Dobra, trzeba tutaj te wszystkie spacje pokasować. Okej, okay, czyli mamy wobec tego E-E-H-R-I-O-B-R-E-N. Ny, e, ryby, o, i, ry, h, e, e. Hrio. Nie. Hmm. Nie, nie, błagam, błagam. Co? H. E. R-O B R-I-N-E. Stary Herobrine. Co? Co? Jesteś tutaj, Aberka! Stary, wystarczyło powiedzieć Herobrine! Co? Halo? Halo, jesteś? Słyszysz mnie? Halo, pomocy? Gdzie my, stary, jesteśmy? No ja właśnie nie wiem, gdzie Co jesteśmy? To są za kordy, stary? 9 tysięcy? Stary, jesteśmy 960 tysięcy kratek od Bobowic. Ale miałeś mnie stąd wypuścić, a nie też tutaj przyjść. To są prawie zerowe kordy. To są prawie Co? Zerowe stare kordy. Jesteśmy 9600, a Bobowice są 960 tysięcy. No i co teraz? Stary, tu ma... My mamy jakieś misje, to... Nie, no błagam, Co? No... Ja powiedziałem tylko Herobrine. No nie gadaj, Aberka. Stary, no. Jeżeli za tym stoi Herobrine, to... To ja się zesram.
A może stąd da się spać po prostu? No nie wiem, możesz spróbować, ja chyba nie za bardzo stary chcę. Spróbuj ty lepiej, bo jak tu przyszedłeś, to spróbuj, chociaż ty. Mam skoczyć? No. No dobra, to skaczę. Co? Chwila, co? Nie da się stąd wyjść? Stary, no depnęło mnie tu znowu, co tu się dzieje? No nie gadaj. Nie, no bez jaj. I my jesteśmy tutaj, weź rzeczytułek. Co? Mamy jakieś misje? Zasadzić drzewo, obuduj wyspę? Skyblock? Stary, o co w tym chodzi? O co w tym chodzi? A to są zadania? Bo ja tego nie czytałem. Dobra, ale my nie dostaliśmy żadnej informacji. Czy my mamy zrobić zadania i ktoś nas uwolni? Czy co my mamy... Stary, jakby, czy tu jest gdzieś pod... Nie wiem, pod tym jakaś informacja, stary? Cokolwiek. Nic? Dosłownie? Z tych literek może, stary? Tam jest jakaś wyspa jest. Nie, naprawdę, słuchajcie, nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. To już wy. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, czy po pierwsze... Serio, tu chodzi o Herobrine'a, bo wystarczyło, że wymówiłem jego nazwę, Herobrine, i od razu mnie tu tepnęło. Poza tym, jak w ogóle do tego doszło, że tepnęło mnie tutaj na początku odcinka? Rozmawiałem przez ten odcinek z Bobo, a to jest, słuchajcie, 950 tysięcy kratek różnicy. Co jest grane? Przez ciebie siedzę tutaj w gównie po uszy, bo gdyby nie ty, to bym w ogóle nie musiał cię odzyskiwać i bym sobie wiodł spokojne życie. I w ogóle napiszcie, czy myślicie, że to jest związane też z gangiem Abery, bo ja naprawdę nie mam pojęcia, ale słuchajcie, subskrybujcie kanał. Koniecznie, bo jak sami widzicie, to co się dzieje, to po prostu warto oglądać. Codziennie są odcinki o godzinie 15, więc zaznaczajcie suba z dzwoneczkiem. Na kanale Abra Games są codziennie filmiki o godzinie 7, a u Bobo o 19.35, więc koniecznie subskrybujcie z dzwoneczkami wszystkie kanały, bo naprawdę to, co się tutaj stało, to jest po prostu jeden wielki żart. Wpadajcie oczywiście, słuchajcie, w pierwszą link opisu, czyli na stronę www.abra.et. Jest to mój sklep z gadżetami, możecie zakupić taką kozacką koszuleczkę Abra Team, czy chociażby bluzę z kapturem, bez kaptura, no chociażby nawet maseczkę, bo macie kody zniżkowe. I słuchajcie, macie darmowego kuriera od 99 zł, czyli na każde zamówienie za kwotę minimum 99 zł, czyli oszczędzacie te kilkanaście złotych po prostu na tej bezpiecznej dostawie. Obczajcie, bo mamy rzeczy zarówno teraz w rozmiarach dziecięcych, jak i męskich, damskich, tych dorosłych. A my idziemy kminić, stary. Co tu się dzieje? Jeszcze noc zachodzi. Nie, naprawdę. Nie. Co tu się dzieje?